Nowy rok, nowa ty, nowy ty, nowy rok, stara ja, stary ty. To takie zdanie, które bardzo często powtarza się wtedy, kiedy rozpoczyna się nowy rok. Jest ciągle czas postanowień noworocznych i jest ciągle taki czas, w którym gdzieś tam stawiamy sobie cele. Bardzo często jestem o te postanowienia noworoczne pytana, jak to jest, że ludzie odpuszczają, dlaczego tak jest, że już z początkiem stycznia siłownie znowu pustoszeją po początkowym wielkim boomie. Jak to jest, że to właśnie styczeń jest okresem, że gros z nas zaczyna podejmować takie decyzje, że nauczy się w końcu języka, w końcu schudnę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy to świetnie znamy, ponieważ gdziekolwiek nie zerkniemy teraz w media społecznościowe różnych osób w branży edukacyjnej, no to jest to temat przez bardzo wiele osób poruszany. No i zastanawiałam się, od której strony dzisiaj ugryźć ten temat i jak to jest, że znowu, kiedy początek sesji styczniowych z moimi klientami się rozpoczął, to ja słyszę: dobra, postanowienie takie, szkolenie mój najlepszy 2022 rok, już 9. edycja, znowu wszyscy cele stawiają, znowu wszyscy postanowienia. A ja sobie myślę, że może w tym roku byłoby łatwiej zacząć od tego, co nam może przeszkodzić w tym, żeby te swoje cele realizować. Mam kilka takich swoich założeń, którym chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić. Ja się nazywam Ania Urbańska i od 24 lat prowadzę biznes, jestem neurocoachem, jestem trenerem, wykładowcą na wyższych uczelniach, autorką książek i dzisiaj chcę troszeczkę, żebyśmy porozmawiali sobie o takich 5 największych wymówkach, które powstrzymują nas przed tym, żeby swoje cele realizować, ale też chcę, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, jak to właśnie zrobić, żeby było troszeczkę prościej i być może, żeby ten rok był dla nas takim, w którym rzeczywiście zrealizujemy te swoje postanowienia, te swoje cele. I ja zawsze powtarzam, że to nie musi być od stycznia, więc pierwsza taka bardzo ważna rzecz, na którą zwróciłabym naszą uwagę, to to, że rzeczywiście ta data graniczna, pierwszy dzień stycznia, jest takim momentem, w którym my jakby zaczynamy nowy początek. Ale równie dobrze to może być 20 dzień stycznia, 5 marca czy 20 kwietnia. Tak naprawdę to nasz mózg podsyła nam takie postanowienie, żeby czekać zawsze na jakieś wydarzenie, na jakieś duże, dużą rzecz, taką właśnie jak Sylwester, jak początek miesiąca, początek tygodnia, po urlopie, po wakacjach. Więc pierwsza wymówka, którą bym tutaj chciała spróbować z nami wszystkimi ominąć, albo tak naprawdę jeszcze ją lepiej ominąć, a nie próbować, to jest właśnie ta wymówka związana z tym, że jest potrzebny określony czas na to, żeby zacząć realizować postanowienia. Jakiekolwiek postanowienia, i dlatego nie będę tu mówiła o postanowieniach noworocznych. Każdy dzień jest dobry, to może być środa, to może być piątek, to może być sobota, niedziela, to nie musi być od poniedziałku, więc pierwszą wymówkę pod tytułem żaden moment nie jest dobry odsuńmy, bo albo czegoś chcesz, albo mówisz, że chcesz, więc jeżeli masz takie swoje postanowienie, taki ważny dla siebie element, to dzisiejsze nasze spotkanie we wtorek o 18:00 może być dobrym momentem, że kiedy ono się zakończy, to jest ten moment na podjęcie decyzji. I to jest taka pierwsza rzecz, pierwsza wymówka, że potrzebujemy takich przełomowych rzeczy, choć nie ukrywam, że przełomowe rzeczy rzeczywiście robią tutaj robotę, bo ja sama pamiętam, jak dla mnie przełomem w 1998 roku było odejście mojego brata, jego śmierć, więc to są przełomy, natomiast po co mieć takie drastyczne przełomy, skoro można mieć mniej drastyczne przełomy i po prostu dzisiaj, teraz, po naszym dzisiejszym materiale podjąć decyzję, że to jest dobry moment do tego, żeby zacząć coś robić albo przestać coś robić. Druga bardzo ważna rzecz związana jest również z czasem. Jest taka jedna z 2 wielkich wymówek XXI wieku, która mówi o tym, że nie mam czasu. Nie mam czasu na realizację swoich postanowień, bo nie mam czasu na to, żeby ćwiczyć, żeby lepiej jeść, nie mam czasu na to, żeby się zacząć języka uczyć, nie mam czasu na to, żeby zacząć, jogę uprawiać, oddychać, medytować, zacząć brać witaminy, nie mam czasu na to, żeby czytać książki, żeby się rozwijać, żeby jeździć na kursy, szkolenia itd., itd., itd. Wszystkie statystyki pokazują wprost. Nie mam czasu jest jedną z najskuteczniejszych wymówek, bo a. dotyczy większości z nas, b. bardzo dobrze brzmi, bo przecież większość z nas ma co robić, też biegamy w tym całym swoim życiu i ten czas rzeczywiście jest aspektem takim, powiedziałabym, wytłumaczalnym. Wierzę głęboko w to, że jeżeli czegoś naprawdę chcesz, to czas nie będzie dla Ciebie przeszkodą. Sama pamiętam, kiedy podjęłam decyzję o tym, że zaczynam uczyć się na poważnie, tym razem języka angielskiego, to przez ponad 730, zdaje się, 5 dni uczyłam się tego języka codziennie. Codziennie znajdowałam 30 minut na to, żeby się tego języka uczyć. Czy byłam w pracy, czy byłam na wyjeździe, czy byłam w domu, czy to był weekend, czy byłam na spacerze, zawsze wiedziałam, że to 30 minut jest dla mnie ważne, ponieważ jeżeli będę stosowała dalej wymówkę pod tytułem nie mam czasu, no to raczej to się dla mnie dobrze nie skończy. Trzecia, najczęstsza wymówka to jest nie mam pieniędzy. Podobnie jak wymówka nie mam czasu brzmi dla nas bardzo dobrze. Natomiast pytanie zawsze jest proste. Na co ty nie masz pieniędzy? Nie masz pieniędzy na to, żeby kupić książkę, nie masz pieniędzy na to, żeby zapisać się na kurs, nie masz pieniędzy na to, żeby po prostu ubrać buty sportowe i ruszyć się, nie masz pieniędzy na dziesiątki innych rzeczy. Ja myślę, że zawsze warto zadać sobie pytanie, czy ta rzecz jest dla mnie ważna, czy to postanowienie, ta myśl, ten element ma dla mnie znaczenie. Jeżeli tak jest, to nagle pieniądze się znajdują. Zobaczcie sami, że kiedy mamy dbać o zdrowie, ale jeszcze się nic nie wydarzyło, to z tymi pieniędzmi tych wymówek jest dużo. Ale kiedy zaczynamy chorować rzeczywiście, to nagle znajdują się pieniądze, ponieważ jesteśmy w stanie przesunąć je z 37 pary butów, z 40 perfumu i nie wiem, z 15 koszulki polo, którą musimy koniecznie mieć, na to, żeby kupić leki dla siebie czy dla swoich bliskich. Więc ta wymówka nie mam pieniędzy w moim przekonaniu jest również kolejną wymówką, sama ją kiedyś stosowałam, bo była wygodna i mnie po prostu usprawiedliwiała. Kolejna bardzo istotna rzecz to jakby taka wymówka mówiąca o tym, że my nie pochodzimy z właściwego miejsca, żeby realizować swoje cele. Czasem słyszę, że jestem za stara, czasem słyszę, że jestem za młoda, za bardzo doświadczona, za mało doświadczona, z biednego domu, z bogatego domu. Te wszystkie przekonania, które my sobie sami do głowy kładziemy, one powodują, że my rzeczywiście nie dokonujemy wyborów, nie podejmujemy decyzji i te nasze postanowienia znowu czekają. Tak naprawdę nie ma znaczenia, skąd pochodzisz, zdaje się Brian Tracy to powiedział, ma znaczenie, dokąd zmierzasz, ma znaczenie, co chcesz robić. Ja bardzo często słyszę od ludzi, bo ty to, bo ty masz tamto, bo ty zrobiłaś to czy tamto, bo tobie się udało, bo ty masz kontakty, bo ty znasz ludzi, bo ty prowadzisz biznes, bo ty mieszkasz tu, robisz to, jeździsz tym, znasz taką i taką osobę. Ja zawsze powtarzam, że wszystko zaczęło się u mnie tak samo jak u każdego z nas. Ja pochodzę z normalnej rodziny kochającej się, ale niekoniecznie rodziny, która była bardzo bogata. Moi rodzice są dzisiaj emerytowaną krawcową i tokarzem, tatuś, mamusia krawcową, tatuś tokarzem. Na emeryturze, no pewnie domyślacie się jakiej. I w naszym domu zawsze tak było. Nigdy nie mieliśmy samochodu na wakacje, jeździliśmy na czasy pracownicze. I kiedy ja dzisiaj słyszę, że ktoś mówi, że pochodzi z takiego domu, dlatego nie może czegoś zrobić, no to myślę sobie, dobra wymówka. Kiedy dzisiaj słyszę, jak osoba, która ma 40 lat mówi do mnie, że nie może czegoś zrobić, no to się uśmiecham szeroko, bo ja w tym roku kończę 50 i mi się dopiero świat otwiera. Ani się nie czuję na ten wiek, ani nie zamierzam się tutaj poddawać temu wiekowi. To tylko cyfra, przecież to tylko cyfra. I my sami decydujemy, jak się tutaj w tym aspekcie czujemy. Zresztą na swojej mapie marzeń też wykleiłam sobie, że właśnie 50-ka to tylko cyfra, więc odrzuć tą wymówkę, że to nie to miejsce, nie ten czas, nie ten dom, nie ten wiek, nie ta płeć, nie te okoliczności. Każdy moment jest dobry, żeby to zrobić. I piąta wymówka, która najczęściej się pojawia, jest taką wymówką, która przyznam, że mnie niezwykle zaskakuje. Rozmawiałam ostatnio ze znajomą, z Kasią, która prowadzi badania w obszarze badań takich marketingowych, klienckich i wyobraźcie sobie, że zebrano grupę 100 osób. 100 osób, które wiedzą, że muszą zrzucić wagę po to, żeby po prostu być zdrowe, ponieważ bolą je kolana, nie mogą chodzić, mają mnóstwo wewnętrznych procesów zapalnych itd., itd. Wiecie, nadwaga, otyłość jest dzisiaj poważną chorobą i jeżeli ktoś ma inne problemy zdrowotne, a wie, że jego waga nie jest taka, jaka być no, powinna, to złe słowa, ale że sama ta osoba czuje, że po prostu to jest troszeczkę za dużo, to warto, żeby sama sobie zadała pytanie, czy rzeczywiście ta wymówka jest dobrą wymówką, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że 100 osobom zadano pytanie, Jeżeli wiesz, że potrzebujesz zrzucić wagę i będziesz mieć dwie możliwości. Pierwsza możliwość nazywa się, musisz zmienić styl życia. Inaczej zacząć jeść, zacząć się ruszać, nie wiem, może troszeczkę węglowodany, słodycze odstawić, może alkohol i tak dalej, i tak dalej. A druga, możesz dostać czarodziejską pigułkę, ale jest tylko 30% możliwości tego, że ta pigułka zadziała. To co wybierasz? Pewne, że kiedy zmienisz styl życia, schudniesz i będziesz czuć się zdrowiej, czy 30% w magicznej pigułce? Wyniki były oszałamiające, mnie po prostu rozwaliły na kawałki. Okazało się, że 98% osób wybrało pigułkę, która jest łatwa do przyjęcia, do połknięcia, nie trzeba niczego zmieniać, a daje tylko 30% możliwości na to, że nastąpi zmiana, a tylko 2% osób wybrało zmianę stylu życia, bo to trudne, bo to wymagające, bo to wymagające poświęceń, czasu, energii, no i w ogóle trzeba coś robić, a gros z nas nie chce rezygnować ze swojej wygody, którą właśnie ma. Dlatego też ta piąta nasza wymówka to to, że to jest niekomfortowe, to jest trudne, to wymaga dyscypliny. Ja nie jestem zwolenniczką jakiejś totalnej samodyscypliny, nie jestem zwolenniczką tego, że nie wiem, trzeba się po prostu hustlerować, zabijać o biznes, o życie i tak dalej, że trzeba dobę wypełnić po prostu po kokardę, że nie można zmarnować ani minuty i tak dalej, i tak dalej. Raczej jestem zwolenniczką takiego harmonijnego podejścia, odpoczynku, kiedy potrzebujesz, pracy, kiedy potrzebujesz i uważam, że jeżeli nie będziemy robić rzeczy tych, które wydają nam się trudne, to nasze życie, jak to mawiają wielcy, nie będzie łatwe. Ale jeżeli będziemy robić te rzeczy, które są rzeczami takimi być może wydającymi się trudnymi, to potem na końcu będziemy mieć rezultaty w formie fajnego, zdrowego, szczęśliwego życia. Więc reasumując, jeżeli zależy Ci na tym, żeby naprawdę w tym roku spowodować, żeby ten Twój rok był najlepszym Twoim rokiem, żeby 2022 był Twoim najlepszym rokiem, no to po prostu przestań stosować te wymówki w postaci czasu, okoliczności, miejsca, łatwych bądź trudnych rzeczy, braku pieniędzy itd., bo tylko wtedy jest naprawdę potężna szansa na to, że to zrobisz. Rzeczywistość wokół jest wystarczająco skomplikowana i trudna, w cudzysłowie, według niektórych. Ja zawsze powtarzam, że ona jest inna, nowa, ale może być równie atrakcyjna. Dlatego zachęcam Cię gorąco do tego, żeby to był Twój wyjątkowy rok i żeby Twoje cele się zrealizowały. Dzięki za dziś. Daj znać, jaki cel masz na ten nowy rok, jakie postanowienie zamierzasz wdrożyć. Jeżeli czujesz, że masz w tym wyzwania, zawsze możesz mnie zapytać. Pracuję coachingowo, pracuję szkoleniowo i chętnie wesprę Ciebie w tym, co robisz. Ściskam Cię mocno, życzę wszystkiego dobrego, realizuj swoje cele, plany i pragnienia. Trzymam kciuki, do zobaczenia, pa!